Jeśli chcesz, to możesz w Excelu zbudować wykres dla dowolnych danych, który nie będzie korzystał tak naprawdę z tych danych umieszczonych w komórkach. Zobacz, jak to się robi. Umieszczam kursor w obrębie danych, które mają znaleźć się na wykresie. Kliknę Alt F1, aby wstawić szybko domyślny typ wykresu. I teraz, jeżeli zaznaczyłem ten wykres, to widać w tle, że Excel oznaczył sobie kolorami adresy tych komórek, które są wykorzystywane na tym wykresie. Jeżeli teraz kliknę na dowolnej kolumnie tego wykresu, to spójrz na pasek formuły. Tutaj Excel pokazuje, z których komórek lub z których zakresów korzysta wykres. I teraz zamiast adresów tych komórek lub tych zakresów mogę podstawić dane, które znajdują się w tych komórkach. Wówczas Excel nie będzie potrzebował korzystać z tych komórek. A jak to zrobić najprościej? Zaznaczam pierwszy z tych adresów. Zwróć uwagę, że podany jest tutaj ten adres włącznie z nazwą arkusza. Jeżeli zaznaczyłem całość, naciskam F9. Zamiast adresu komórki C3 Excel podstawił wartość z tej komórki, czyli tekst zużycie cukru. Teraz zaznaczam kolejny adres. Tym razem jest to adres zakresu. Naciskam F9. Excel podstawił wartości z tego zakresu. Zwróć uwagę, użył cudzysłowów, użył nawiasu klamrowego. Tego nie modyfikuję, zostawiam tak jak jest. Zaznaczam trzeci z tych adresów. Również jest to adres zakresu od C4 do C8, czyli faktyczne wartości, które korespondują ze słupkami. Również nacisnę F9, aby podejrzeć, co się kryje pod tym zakresem i Excel wstawi mi wartości, które znajdują się w tym zakresie. Teraz całość zatwierdzam Enterem. W ten sposób użyłem wartości z komórek zamiast odniesień do tych komórek. Mogę teraz zaznaczyć ten obszar, na którym był pierwotnie zbudowany wykres, wyczyścić go, a wykres nadal zostaje. Jeżeli teraz chciałbym taki wykres zmodyfikować, to muszę kliknąć na serię tego wykresu. Tutaj akurat na nim jest jedna seria. I w pasku formuły mogę dokonać edycji albo nazwy serii, albo opisów poszczególnych kolumn, albo wartości tych kolumn.